Floinkę, najdroższa obecnie moneta amerykańska. Warta jest tyle, ile za nią można zapłacić. Oczywiście to jest około 10 milionów dolarów. Prywatny kolekcjoner zapłacił za tą monetę w 2013 roku. Dlaczego tak droga? Jest to uważane za pierwszą srebrną amerykańską monetę, którą kiedykolwiek wybito w Stanach Zjednoczonych. Tutaj musielibyśmy się cofnąć troszkę historią do 1776 roku, kiedy to Stany Zjednoczone ogłosiły niepodległość. Oczywiście nowo powstały kraj potrzebował nowej waluty. W 1792 ogłoszono tą walutą dolara. Dwa lata później powstała ta moneta. Zachowało się około 130 egzemplarzy. To jest pierwsza moneta, która zeszła w ogóle z prasy, więc unikalna, zachowana w perfekcyjnym praktycznie stanie. Pozostałe 100-130 jest niestety lekko zdegradowane, pogryzione zębem czasu, więc ta uważana jest za najlepszy egzemplarz, jaki się zachował. Srebro, z którego została przytomiona, też ma specjalną swoją historię. W tym momencie Amerykanie jako nowo powstała nacja nie odkryli jeszcze u siebie pokładów srebra, więc cały materiał pochodził z donacji, które nowi obywatele nowo powstałego kraju złożyli. Zostało to wszystko przetopione i zrobione zostało z tego monety. Sama produkcja monety była dosyć uciążliwa, ponieważ relief był bardzo głęboki, bardzo wysoki. Te pukle włosów, które bogini wolności ma na sobie, były tak ciężkie, że relief przechodził na drugą stronę. Trzeba było przerwać produkcję po kilku egzemplarzach, uprościć troszkę, więc śmieją się, że Floinker otrzymała po kilku minutach troszkę strzyżenia.